Słoneczko AgroHaj, witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was z Poznania PGA 2017. Odpowiem teraz na Wasze pytania, które zadaliście mi na Facebooku. Za 10 lat? Kopę lat. Ale no, jeżeli mógłbym wybiec w przyszłość, to na pewno pracowałbym w tej branży, w której obecnie jestem, czyli Twitch, YouTube. Wierzę, że już jestem szczęśliwym człowiekiem, ale może będę jeszcze szczęśliwszym, jeżeli zdrówko pozwoli. Więc gdzie widzę siebie za 10 lat? W tym samym miejscu, w którym obecnie jestem, tylko może troszeczkę z większymi zasięgami. O, żeby wychillować, to wiele rzeczy można robić. Ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że jednym z najlepszych sposobów na wychillowanie jest, jak dla mnie, to może i takie prozaiczne i dosyć proste, ale kawał dobrej muzyki. Muzyka jest dla mnie, wow, ukojeniem dla duszy. Jeżeli jesteś zmęczony, zestresowany, coś się złego dzieje, polecam też, nie wiem, wziąć jakiś fajny prysznic, wanna, nawet wyjście na spacer z psem, też może cię uspokoić. Ja chilluję bardzo dobrze przy muzyce i co ciekawe, przy grach logicznych. Gry karciane mi w tym pomagają, więc można powiedzieć, że chilluje mnie Hearthstone, ale z dobrym RNG. Który zakątek świata chciałbym zwiedzić? No, śmiem twierdzić, że chyba ten najwyżej położony nad poziomem morza, czyli Mount Everest. Możliwe, że w przyszłości się to uda zrobić. Kwestia zobaczenia zdrówka. A jeżeli na przykład nie zdobycie tej góry, to śmiem twierdzić, że chciałbym kiedyś wylądować w Japonii. Fajny kraj z dużą tradycją i powiem szczerze, że chyba każdy nerd, który chociaż troszkę liznął klimatów mangi, anime, zapewne tam by też chciał się pojawić, więc sądzę, że to jest ta odpowiedź na pytanie, jaki zakątek świata chciałbym zwiedzić. Japonia. Janinko, co bym chciał zrobić jeszcze przed śmiercią? Można powiedzieć, że jest to połączone z tym wcześniejszym pytaniem, jaki zakątek świata chciałbym zwiedzić, ale tak na pierwszy rzut oka to coś nowego tutaj dopowiem. Mianowicie chciałbym zdobyć Matterhorn, górę, która jest położona 4477 metrów nad poziomem morza, więc na 99% choćbym miał góry powalić i nie wiadomo co jeszcze zrobić, postaram się zdobyć ten szczyt, więc tak, to przed śmiercią zdobycie Matterhornu jak najbardziej. Jeżeli chodzi o najfajniejszą metę w HS-ie, to jest to meta, mój drogi imienniku, która jest sprzed 3 lat, tak, pi razy oko. Wtedy, gdy był handlo, gdy był kontrolny wojownik, był oczywiście też facehunter. No, ale powiem jedno, meta w HS-ie jest bardzo, bardzo zmienna. Jakiejś takiej jednej mega favorite nie mam. Można powiedzieć, że typ mety, który mi się najbardziej podoba, to meta papier, kamień, nożyce. Czyli taka meta, w której deck A kontruje deck B kontruje deck C. Jest naprawdę bardzo fajnie, żeby nie był po prostu jeden deck dominujący. To jest meta, której najmniej lubię po prostu. Na YouTubie będzie trochę innych tytułów. Między innymi jednym z nich będzie Wiedźmin Trójka, który już niebawem na kanale. Z gier karcianych oczywiście pojawi się jeszcze trochę więcej Gwinta, będzie seria turniejów rycerskich z Gwinta. Docelowo jeszcze pojawi się bardzo możliwy, że jakiś materiał z Shadowverse. Więc zapraszam do subskrybowania kanału. Beatko, marzeń jest wiele. Śmiem twierdzić, że one, im jesteśmy starsi, tym ewoluują. Ale jakbym miał w chwili obecnej sobie coś zamarzyć, to byłoby to prozaiczne, po prostu dużo zdrowia. Więc moje największe marzenie to nie mieć problemów ze zdrowiem, bo one często nas dotykają, szczególnie im się starsi robimy. Ale prawdopodobnie za jakieś 5 lat to marzenie się zmieni, więc nie powiem, że pokój na świecie. Wiem oczywiście, że coś jest nierealnego, ale fajnie by było być po prostu zdrowym człowiekiem, który się niczym nie przejmuje. I to jest takie moje bardzo proste marzenie. Może się uda kiedyś spełnić. Jeżeli Ty chciałbyś zadać mi jeszcze jakieś pytanie, śmiało umieszczaj je w komentarzu, bowiem powstaną następne filmiki z serii Ask Me Anything. Nie zapomnij również zasubskrybować mój kanał i zobaczyć mnie również na Twitchu, bowiem tam praktycznie codziennie streamuję. Do zobaczenia w następnych nagraniach. Bajo, bajo!